Panie trenerze, rozpoczęły się na dobre przygotowania do, do wiosny 2015 roku. Na czym aktualnie skupia się Krakowia w tych pierwszych treningach po nowym roku? Na tym, co zwykle, na, na początku przygotowań, na, na adaptacji zawodników do tego, co będziemy robić za chwilę na najważniejszym obozie, czyli w Uniejowie, najbliższym zgrupowaniu. Ten tydzień również przeznaczony jest na badania, na, na testowanie. I na przygotowanie, właśnie, selekcję kadry do wyjazdu do Uniowa. Jak wygląda sytuacja chłopaków po urlopach? Wszyscy profesjonalnie spędzili te wolne dni? Jak to wygląda okiem trenera Podolńskiego? No, patrząc na trening noworoczny, wszyscy byli w doskonałej kondycji. Po tym treningu było niewiele czasu. Z nadwagą problemów nie ma nie ma żadnego. Także jestem zadowolony z tego, w jakiej dyspozycji wrócili po urlopach. Użył trener takiego stwierdzenia, że ten obóz w Unijowie będzie najważniejszym. Co takiego to oznacza? Dlaczego akurat ten Uniejów będzie, będzie najważniejszym obozem Krakowi? Jeśli chodzi o kształtowanie cech motorycznych, będzie to najważniejsze. Nas, nasz obóz tam wykonamy na pewno i objętościowo, i, i ilościowo największą pracę. Trzy gry kontrolne yy, z wymagającymi sparring partnerami. Do tego dwa lub trzy treningi dziennie, więc tej pracy będzie sporo. Wracacie z Uniejowa, Kilka dni. W Krakowie, no i wylot do Turcji. Wiemy, co będziecie robić w Uniowie, a na czym skupicie się już w tych cieplejszych klimatach tureckich. Chcielibyśmy do Turcji zabrać 23 zawodników, którzy tak naprawdę będą w ścisłej kadrze Krakowi na nadchodzącą rundę, i tam już będziemy skupiać się na praktycznie bezpośrednim przygotowaniu do meczu, do meczu ligowego. Ten okres pomiędzy, pomiędzy rozrywkami zawsze skupia uwagę kibiców ze względu na, na okienko transferowe. Jak to wygląda w naszym klubie? Czy możemy spodziewać się jakichś wzmocnień, pasów? Mam nadzieję, że tak, ale te rozmowy nie są łatwe. Proszę pamiętać o sytuacji, w jakiej jesteśmy bardzo często. Bardzo często niestety musimy uzbroić się w cierpliwość, bo to zimowe okno niestety jest, jest dość trudne. Niewielu zawodnikom kończą się kontrakty, za niektórych trzeba zapłacić dość duże pieniądze, a... A jeżeli to mają być realne wzmocnienia, to ja uważam, że im ciszej, tym więcej możemy zrobić. I mam nadzieję, że już niedługo te nazwiska w Krakowie się pojawią. Tak jak mówię, pierwszy obóz również będzie poświęcony testowaniu nowych piłkarzy. Pojawi się trzech lub czterech nowych zawodników. Możliwe, że po powrocie, po powrocie z Uniejowa z kilkoma z nich podpiszemy kontrakty, bo, bo są to zawodnicy, których obserwujemy od dłuższego czasu. No i ten tydzień przed wyjazdem do Turcji będzie, będzie poświęcony na finalizację spraw transferowych i tak jak mówię, chcielibyśmy do, do Turcji zabrać już 23 piłkarzy, którzy będą bardzo blisko kadry, kadry meczowej. Chciałem zapytać o młodego chłopaka, o Roberta Ożuga. Informacja pojawiła się na jego temat, że, że wziął udział w treningu Krakowi. 15-letni człowiek. Czy to oznacza, że mamy tutaj przy kałuży nowego Włodka Lubańskiego? <laughs> Nie wiem, nie jestem w stanie tego określić w tej chwili. Ja chciałbym, żeby tak to wyglądało, że jeżeli jest zdolny piłkarz, którego potencjał oceniłem, i ja i, i sztab trenerski plus trenerzy grup młodzieżowych, to takich piłkarzy będziemy chcieli jak najszybciej wyławiać i. Powoli wdrażać ich do pracy w pierwszym zespole, bo nie będziemy mieli tak naprawdę innej okazji do przekonania się o wartości tych chłopaków. Dla mnie odzwierciedleniem jakości, umiejętności i zdolności tego piłkarza nie są rozgrywki juniorskie w pewnym sensie, ale to jak szybko i w jakim stopniu zaadoptuje się do, do, do treningu z pierwszym zespołem. Wiadomo, że tu mamy dość specyficzny przykład, bo to jest 15-latek, czyli, czyli tak, tak naprawdę chłopak, który mógłby spokojnie wejść do szatni, powiedzieć: dzień dobry, i mówić do piłkarzy: na proszę pan. Na proszę pana, więc, więc, więc tutaj spokojnie. Bardzo ciekawy piłkarz, bardzo ciekawy młody człowiek, może jeszcze nie, nie piłkarz. Bacznie mu się będziemy przyglądać i na pewno na, pewno na pierwszym obozie te obciążenia dla, dla tego młodego chłopaka będą stopniowo i odpowiedzialnie dobierane, bo myślę, że dysponujemy niezłym materiałem piłkarskim, ale, ale spokojnie jeszcze z zachwytami. Trener zdążył nas przyzwyczaić do tego, że, że często właśnie młodych chłopaków zaprasza na treningi z pierwszym zespołem, ale czy to jest bardziej taka forma zachęcania ich do, do, większej, do większej pracy, czy, czy to jest już faktycznie takie zainteresowanie tym, aby w najbliższym czasie włączyć, włączyć tak, takiego piłkarza do pierwszej kadry? To musi iść w parze. Pozostali muszą widzieć, że, że praca ma sens i wyrzeczenia, bo, bo, bo to nie jest taka łatwa praca bycie piłkarzem, czyli Trzeba często szkołę godzić, yy, trenować, inwestować w siebie. To wcale nie jest łatwa sprawa. Inni też muszą widzieć, że warto to robić, ale z drugiej strony no, nie przekonamy się, na ile mamy wartościową młodzież, dopóki nie, nie skonfrontujemy ich y, realnie z zawodnikami pierwszego zespołu. I to jest taki przykład, myślę, bardzo dobry i, i współpracy trenerów grup młodzieżowych i sztabu pierwszego zespołu i, i tego, co robi trener Łach. Więc myślę, że. Bardzo dobry przykład tego, jak należy postępować z młodymi piłkarzami. Jeszcze na koniec pytanie o te zajęcia motoryczne. Czy można spodziewać się jakichś fajerwerków, takich jak w tamtym sezonie, w tamtej rundzie, kiedy zabraliście piłkarzy na trening bokserski, czy raczej to będą takie typowo piłkarskie zajęcia, czy raczej, czy może macie coś w planach takiego, no powiedzmy ekstra? Możliwe, że coś zorganizujemy, jednak, jednak na pewno nie w najbliższym okresie. Teraz, teraz skupiamy się na. Musimy się skoncentrować na tym, co mamy do zrobienia. Będzie to ciężki okres i coś może spróbujemy w Uniejowie zrobić, ale, ale nie chcemy zdradzać jeszcze co.